Radio Conchita, bo już mi coś w nogę gryzie. To mi bardzo nie pomoże. Dużo się jeszcze może wydarzyć fajnego na tym meczu. Już mówiłem, że Niemcy na pewno coś będą chcieli zdziałać. Argentyna będzie chciała coś zdziałać. Mamo, masz mnie słuchać. Nie panował tylko mecz Portugalia, Hiszpania. Imponował nam skutecznością. Natomiast minus to jest to, że zbyt dużo jest fauli, takich wymuszonych przez zawodników. Zawodnicy wymuszają i to zabija piłkę nożną. Piękno. Te mecze mogłyby być piękniejsze, gdyby nie to, że przy byle jakim faulu, przy byle pchnięciu zawodnicy leżą przez długi okres czasu, wzywają medyków, a za chwilę chodzi już gra z powrotem. To mi się nie podoba. A system VAR? System VAR zdaje egzamin. U nas w Polsce zdał egzamin na mistrzostwach świata. Gdybyś już zdał egzamin, należało się dziwić, że nie zastosowano tego w lidze mistrzostw. Nie tylko mówiłem, w Polsce kibice żyją, teraz sobie pochwalimy reprezentantów naszych w Szewierce. Polscy koloryciści w składzie Krystian Wróblewski, Michał Sies, Leszek Rajski i Andrzej Dziotkowski wywalczyli brązowy medal szewierczych mistrzostw Europy, które wyrażają się w dobrym zasadzie w Serbii. Spotkanie o trzecie miejsce Biało-Czerwoni pokonali silnych zawsze. Tym razem Polacy byli silniejsi. Francuzów 45-39. Tylko ma wykrzyk pokazać, jak zadziałało, gdy miał 4,5 roczku i w ogródku było dwóch sąsiadów, tak, którzy są tacy letni, albo nawet bym powiedziała, może nie wierzący. Akurat jeden piłą, bo tam piłą coś robił, drugi trawnik. No i ja im zwracam uwagę przy tym wnuczku i mówię, no wiecie co panowie, no jest niedziela, dzień pański, słuchajcie, ja przypomnę, że brąz naszych florecistów jest trzecim medalem dla Polski w Serbii. Wcześniej także brązowe tążki w zawodach indywidualnych wywalczyły szabistka Marta Czuda i florecistka Martyna Smudacka. Jeszcze jedna informacja. Magda Linec przegrała ze zwolenniką Alientem Janowicz 3-6, 4-6 po pierwszej rundzie końcowego turnieju na trawie z tych A co ci tam? Źle? Co zrobiłeś? Mówisz o drugim? Ale wino ty jest? Ale wino ty jest? Ale wino ty jest? I ropa Ural, czyli rosyjska, no to nieco mniej tanie. No i tak jak powiedziałam, ten spadek cen bezpośrednio rynek detaliczny odczuje dopiero za powiedzmy miesiąc. Czyli mniej więcej w środku wakacji możemy spodziewać się nieco niższe cen benzyny? No, jeżeli w międzyczasie ropa nie pójdzie w górę. Dlatego, że w końcu czerwca, dokładnie 22, czeka nas spotkanie półroczne państw OPEC plus, to znaczy Rosja i jeszcze dwóch czy trzech wielkich eksporterów ropy, którzy podjęli kluczową decyzję, czy utrzymują zmniejszone wydobycie, czy też wręcz odwrotnie pozwolą ropie tanieć. Od razu powiem, za tym, żeby ropa nie taniała, są na pewno Rosjanie, ponieważ tania ropa to mniej dochodów Rosniektu do skarbu państwa. A to bardzo to rosyjski. A to najpierw ze mną na 11. Czy zatem jest możliwe? A potem, czy czapę, ja do ciebie zadzwonię. Do hotelu pojedziemy, to ja? To sądzę, że utrzymają jednak... No ale przecież
Ja mówiłam temu Staszkowi, że nie bądź głupi i legitymację za 10 zł do buchu i temu Dawidkowi też bądź już porwał. To gdyby stały w buchu. Jeszcze do roboty. Po co to wysadzać się pieniądze? Nam zrobiła jajeczkę na jednym talerzu dużo, na drugim. Pełno szynki, pełno jedzenia na śniadanie. Miałyśmy tam jeszcze te 40 zł dopłacić, bo to za dwie osoby. Myśmy wyszli i się zapłaciliśmy. Znaczy za 149 zł. No ale nie dopłaciliśmy, bo jej nie było. Więc ta się mówi, że do tego samego hotelu. Ja witam do tego sorca pierwszego, bo gdzieś musiał dopłacić. Ale to dopłacimy. Ja mówię, że no, no, jak będziemy, to dopłacimy. Tak poproszę. I na rynku to się odbije w ten sposób, że będzie to większy odbiór, większy profit. Natomiast napięcie na Bliskim Wschodzie wciąż się utrzymuje i jest zagrożenie dostaw. Może nie tyle wydobycie, co zagrożenie dostaw. Natomiast jeżeli chodzi o państwa OPEC, tu jeszcze wróćmy na moment, będzie problem, dlatego że o ile Rosja i ewentualnie Arabia Saudyjska będą chciały utrzymać ograniczenie wydobycia, to na pewno przeciwny temu będzie przede wszystkim Iran, który będzie sobie chciał, który chce sobie wynagrodzić nasze sankcje. No ale z drugiej strony amerykańskie sankcje mogą spowodować, że ropa irańska znowu nie będzie pożądanym towarem na rynkach światowych. Czyli te napięcia, które mówimy, mają również tak duży wpływ na ewentualne ceny ropy. I trzeba się z tym liczyć, widząc w perspektywie albo tanią, albo drożejącą pewnie. Na razie jeszcze każdy na te zniżki cen, o których pani mówiła, zgodzą, także na stacje benzynowe, bo one przychodzą do późna, mnie pan... No tak, ale to, bo to powtarzam, to jest ten sposób. Na giełdach, zarówno w Nowym Jorku, jak i na giełdzie londyńskiej, mogą się kontrakty terminowe, ale jaki, miesięczne, jaki albo dłużej. Albo dłużej. I to jest cena, którą się uzyskuje danego dnia, ale z dostawą tej ropy opłaconej w takim czy innym wymiarze ceny dopiero za miesiąc, dopiero za dwa, za trzy. Więc jeżeli ta ropa dziś jest tania, dziś kosztowała niedużo, to tak, to ona na rynku się pojawi dopiero co najmniej za miesiąc. Widocznie ktoś zostawia kanapki na budowie i on pieprza. Krzeszczał papierem. Tak, to może być, proszę państwa, lis, albo duży kot, albo nawet pies. No, szansa jest ogromna, ponieważ terminal Świnoujście imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego docelowo, a więc relatywnie niedługo, będzie mógł przyjmować już nie 5 miliardów metrów sześciennych, ale 10 miliardów metrów sześciennych. Została niedawno przyjęta ustawa terminalowa, która właśnie umożliwia to rozbudowanie naszego gazoportu. Oczywiście ten gaz skroplony to jest już dywersyfikacja samej natury rzeczy, ponieważ będziemy mieli różne źródła dostaw tego LNG. Mamy umowę z Katarem, mamy z Amerykanami, być może jeszcze jakiś inny będziemy mieli oferentów tego gazu LNG. Czyli nie sądzę, żeby wbrew niektórym opiniom ten gaz był tak specjalnie kosztowny. Raczej sądzę, że będzie to konkurencja. Stresą Wójcik z portalu biznes.pl rozmawiał Jakub Kukra. O nas już też były informacje dnia i pewno za pogodę. Polskie Radio 24 zbliża się 23. Czas na informacje dnia. Nieudany mundialowy start biało-czerwonych. Polska przegrała z Senegalem 1-2. Intensywna polityka prorodzinna ma sprostać wyzwaniom demograficznym, zapowiada wicepremier Beata Szydło. Niewielka eksplozja na londyńskiej stacji metra Southgate. Policja nie łączy zdarzenia z terroryzmem. Paweł Zieliński,
zapraszam. Polska przegrała w Moskwie z Senegalem 1-2 w swoim pierwszym meczu podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Zespół z Afryki objął prowadzenie w 38 minucie po samobójczym trafieniu Kiago Dzonka. W 60 minucie było 2-0 po błędzie polskiego zespołu, który wykorzystał Mbaye Niang. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych w 86 minucie zdobył Grzegorz Krychowiak. Bramkarz biało-czerwonych Wojciech Szczęsny przyznał w rozmowie z TVP, że dzisiejsza gra polskiej drużyny była zbyt słaba, żeby pokonać Senegalczyków. Szkoda, ale to jest ten mecz. To jest ten mecz i nie możemy się usprawiedliwiać tymi dwoma gwiazdami, tylko cały mecz. Były najlepsze końcówka, kiedy już byliśmy do zadania, wydała lepiej, ale to było zdecydowanie mało. Selekcjoner biało-czerwonych Adam Nawalka mówi, że teraz należy skupić się na meczu z Kolumbią. Liga Senegalu wygrała, wykorzystała nasze błędy, zdobyła trzy punkty. Natomiast my przede wszystkim musimy myśleć już o najbliższym spotkaniu. W niedzielę Polska zagra z Kolumbią, a Japonia z Senegalem. We wcześniejszym spotkaniu grupy K Kolumbia przegrała z Japonią 1-2. Intensywna polityka prorodzinna rządu Prawa i Sprawiedliwości ma sprostać wyzwaniom demograficznym, podkreśla Beata Szydło. Wicepremier otwierała konferencję demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia zorganizowaną przez Rządową Radę Ludnościową. Beata Szydło zwróciła uwagę, że program Rodzina 500+ sprawił, że w ubiegłym roku urodziło się więcej dzieci niż się spodziewano. Nie jest to znaczące, ale 30 000 dzieci wie. Liczby potrafią. Urodziło się 402 000, jak podaje GUS w 2017 roku. Co mi nadzieję, że w tym wymiarze ten program spełni swoją rolę. Oczywiście tu musimy jeszcze poczekać, czy ta tendencja zostanie utrzymana. Uczestnicy debaty w kancelarii premiera podkreślali też, że zmiany demograficzne sprawiają, że ubywa osób w wieku produkcyjnym, a kolejne lata przyniosą pogłębienie tych niekorzystnych tendencji. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwala ona na uzupełnienie symboliki o znaki właściwe dla Wojska Obrony Terytorialnej. Do katalogu znaków Sił Zbrojnych dodano orła Wojsk Obrony Terytorialnej i flagę tej formacji. Znakiem wojsk lądowych jest orzeł siedzący na tarczy Amazonek, której nie zamkniętej, ze zniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo. Znak Wojsk Obrony Terytorialnej charakteryzuje się tym, że na tarczy Amazonek umieszczony jest złoty znak Polski Walczącej. Flaga Wojsk Obrony Terytorialnej nie będzie odbiegała od flag pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Będzie to prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym bliku. Po środku płata flagi będzie umieszczony wizerunek orła Wojsk Obrony Terytorialnej. Berlin i Paryż chcą reformować Unię Europejską. Jednym z pierwszych wspólnych pomysłów jest stworzenie oddzielnego budżetu strefy euro. Dziś po południu w zamku w Brandenburgii Emmanuel Macron spotkał się z Angelą Merkel. Otwierany nowy rozdział francusko-niemiecki współpracy. Napisał po spotkaniu na Twitterze rzecznik prasowy rządu Stefan Schreiber. Obydwoje przywódcy zgodzili się, że od 2021 roku do unijnych planów budżetowych powinien zostać włączony nowy budżet dla krajów strefy euro. Merkel zaznaczyła, że powstanie on w ramach obecnych struktur budżetowych. Macron dodał, że szczegóły dotyczące wysokości budżetu oraz jego finansowania zostaną podane w późniejszym terminie. Niemieckie media zauważyły, że francuski prezydent powierzał kanclerz wsparcie dla jej planów znalezienia europejskich rozwiązań w polityce migracyjnej i azylowej. Emmanuel Macron wstępnie zgodził się na odbieranie z Niemiec imigrantów, którzy wcześniej zostali zarejestrowani we Francji. Nie podano żadnych szczegółów naszej umowy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Na jednej ze stacji metra w Londynie doszło do niewielkiej eksplozji, ale kto rannych zostało kilka osób na stacji Southgate. Według brytyjskich mediów wcześniej znaleziono tam podejrzanie wyglądający pakunek. Na tym etapie śledztwa policja nie łączy tego zdarzenia z terroryzmem. Stacja znajduje się na północnym przedmieściach miasta w czwartej strefie komunikacyjnej. Obsługiwana jest przez linię kolejną. W oświadczeniu przysłanym Polskim Radiu przez policję czytamy, że nie ma poważnie rannych. Są jednak osoby z lekkimi urazami. Udzielana jest im pomoc. Burmistrz Londynu Sadiq Khan już zareagował. Zaapelował do mieszkańców, by omijali okolice wokół stacji i policyjna taśma. Co dokładnie się stało? Policja informuje, że ciągle ustala przyczyny, że za wcześnie jest, by o nich przesądzać, ale sygnalizuje, że na tym etapie nie uważa, by podłożem mogły być motywy terrorystyczne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
czas na prognozę pogody, a przed nami pogodna noc. Temperatura od 11 stopni Celsjusza w Gdańsku do 16 we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. A jutro dużo ciepła i to w całym kraju. Będzie ciepło od 26 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 28 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, do 31 w Krakowie. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słucham wszystko. 5 minut temu mimo wyszło 23. Północ. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polska przeżyła swój pierwszy mecz na mundialu w Rosji. I najczęstsze jest to, że Senegal na co ubiał. Premier Morawiecki w Berlinie, orędzi Polski w rozwiązywaniu sporu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby napięcia zmniejszyły się. Dobra wiadomość dla kierowców tanieją paliwa. Choć jest to drożej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, to o kilka groszy taniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Jest wtorek, 19. Czerwca, Łukasz Sobolewski. Kłaniam się i zapraszam na drugie wieczorne wydanie magazynu Północ Południa. Polskie Radio 24. Północ Południe. Polska przegrała z Senegalem 1-2 w meczu pierwszej kolejki grupy H piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Zespół z Afryki objął prowadzenie w 38 minucie po samobójczym trafieniu Kieruszenka. W 60 minucie było już 2-0 po błędzie złotu szansę Betarek, który wykorzystał Bajniak. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych to w 86 minucie zdobył Grzegorz Krychowiak. Tuż po końcowym gwizdku sędziego na stadionie w Moskwie komentator Polskiego Radia Andrzej Janisz tak podsumował wydarzenie. I najsmutniejsze jest to, że Senegal nas ograł, że Senegal był od nas chytrzejszy w tym meczu, był bardziej chytry, był wspańszy i właśnie dlatego wygrał ten mecz. Zielone, bramka samobójcza, każdemu może się zdarzyć, ale piłka wcale nie zmierzała do bramki. No i ten gol strzelony przez Mbaye Nianga, kiedy on wybiegł, Polacy czekali na zmianę, miał być na boisko inne zawody, a zapomnieli, że Niang musiał wejść z boiska, bo była mu udzielana pomoc. Biegł po podaniu Krychowiaka do Bednarka, Bednarek piłki nie dostał, szczęsny wybieg z pola karnego w piłkę nie trafił i było 2-0 na odmianę, tylko gol Krychowiaka. Były piłkarz reprezentacji Polski Lechow Smukiewicz powiedział w radiowej jedynce, że liczył na bardziej wyrównany mecz. Pierwszy potem nie liczyliśmy się całkowicie. I o dziwo, drużyna Senegalu była bardziej dojrzała, mądrzejsza faktycznie. Jak się do tego doda indywidualną taką dynamikę i siłę ich, myśmy przed wydami pojedynki jeden na jednego, więc w tym meczu nie mogliśmy liczyć na to, że wygramy. Były reprezentatywny bramkarz Jan Tomaszewski jest bardzo oszalowany postawą Polaków w ofensywie i podkreśla, że teraz muszą zrobić wszystko, aby nadal liczyć się w szansie i dobrze. Od samego początku nie założyliśmy grę na stylu na zero. Bo jeden trudno się to być w ofensywie. Wzmocniliśmy tę ofensywę ziemińską. Ten grał praktycznie roboczu, zadania te wszystkie opcje. Graliśmy ofensywnie i nie stworzyliśmy żadnej sytuacji. Tutaj nie ma co mówić, że pompujemy balonik, czy nie pompujemy. Muszą w tej chwili spotkanie wygrać. Koniec, nie ma dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji, bo jeśli nie chcą pójść w zapomnienie. Ten reprezentant Polski powiedział, że trzeba wykorzystać najbliższe dni na lepsze przygotowanie się do meczu z Kolumbią. Adam Nawalka przyznał to na dużo polskie piłkarze popełnili dużo błędów w pierwszej połowie. Jak powiedział, jest rozczarowany postawą swojego zespołu. Wiele elementów w naszej grze było bardzo słabych i z pewnością wiele czynników nie było dokładnie tak realizowanych, jakbyśmy sobie tego założyli. Założenia były na mecz konkretne, jeżeli chodzi o przeciwnika, wiedzieliśmy, że będzie atakował. Trzeba powiedzieć, że pod względem trzymania się przy piłce, to myśmy mieli przewagę, statystycznie byliśmy drużyną lepszą, natomiast przede wszystkim liczy się to, co spadnie do bramki i to jest najważniejsze. Wiele elementów było nie na takim poziomie, jak byśmy chcieli, począwszy
od rozegrania akcji skrzydłami. W pierwszej połowie właśnie tak ta gra miała wyglądać. Nie potrafiliśmy sobie również poradzić w środkowej strefie bardzo agresywną grą. No, przyszedł Borowski, przyszedł do kapitan polskiej reprezentacji, Robocki Lewandowski. Powiedz, że grały bardzo zachowawczo i trochę się bało, bało się zaryzykować, tylko że no, sygnał przynosi szczęście po tej pierwszej bramki. Też nasz błąd, że dopuścimy na tej sytuacji. A nie odebrała się, czy mam teraz stres takiej bramki, albo drugą, no to ciężko, że nie. No, wiadomo, że no, nie daliśmy tej piłki, co powinniśmy. Nie wiem, czy my się za bardzo, za mało ryzyka podejmować, czy baliśmy, czy jednak ten stres oczekiwania był za duży. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Obrońcy Atletu Środek podkreślili, że Kanadyjczycy wykorzystali swoją najmocniejszą stronę. Ja w tym kontraktach każde domyślane podania pozwalało im na szybkie kontra, byli groźni i oczywiście mamy wieli zawodników, którzy potrafią wchodzić w akcję i znaleźć miejsce na boisko. Niestety tak się nie udało, ale patrzymy od kogoś. Skoń był, że reprezentacja Żelger podkreślił Stefan Wojnikowa, że Polacy nadal mają szansę na wyjście z kilku eliminacji. To się wszystko dopiero zawsze zauważyłem, że kiedy się przegrywa, to jeszcze mocno zdaje sobie sprawę, że będzie zapuszczona. Ale niemniej jednak szybko trzeba wyciągnąć wnioski, bo my mamy naprawdę niezły zespół. Mamy cztery mecze, Kolumbii z Japonią i nasz mecz, to trzeba powiedzieć, że mamy cztery równorzędne zespoły. Tutaj wszystko każdy z każdym może wygrać. Dlatego wszystko ze szczotarką i ten wynik dzisiejszy jeszcze nie zmienicie przez nas. A nastroje panów na trybunach moskiewskiego stadionu tuż po spotkaniu sprawdzał Maciej Jastrzębski. Polscy kibice oglądający mecz z trybun stadionu Spartaka rzadko śpiewali Polacy, nic się nie stało. Najczęściej komentując porażkę biało-czerwonych powtarzali, że są rozczarowani występem. Oczywiście, że się stało, bardzo słabo grali. Nie wiem, co się stało, nie wiem, zestresowani. Może dlatego, że 12 lat nie graliśmy na mistrzostwach, nie mam pojęcia. Ale kibice samowolnie na trybunach byli zawiedzeni grą naszych piłkarzy, naszej reprezentacji. Jesteśmy lekko zdegustowani. To atmosfera, burza, super. Polaków jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast Senegal nie zagrał dobrego meczu, a my zrobiliśmy coś gorszego od nich. Kilkanaście tysięcy zdartych gardeł, ale gra tragedia. Chyba byliśmy zestresowani, to bardzo mocno. Oczywiście trzymamy za naszą drużynę kciuki, jesteśmy z nimi do końca i będziemy kibicować do końca. Z kolei sympatycy futbolu z Senegalu wykrzykiwali, jesteśmy szczęśliwi. We happy, happy, of course, because Senegal win. Jesteśmy szczęśliwi, oczywiście, że jesteśmy szczęśliwi, bo zwycięstwo nie było dla nas takie oczywiste. Nasza drużyna od początku spotkania czekała na odpowiedni moment, żeby przycisnąć, zaatakować. I taką szansę dostaliśmy w pierwszej połowie, gdy prowadziliśmy niespodziewanie 1-0. W drugiej połowie, gdy padła druga bramka, było nam już znacznie łatwiej i cieszymy się, że Senegal wygrał. Na stadionie Spartaka w Moskwie biało-czerwonych dopingowało do gry kilkanaście tysięcy kibiców z Polski. Mimo rozczarowania zapowiadają, że są reprezentantami na dobre i na złe i będą równie gorąco dopingować kadry Adama Nawałki w kolejnych meczach mundialu. Są już pierwsze komentarze zagraniczne po meczu Polski z Senegalem. W Paryżu zebrał je Marek Krzysiusz. Nad Cykwaną zaznacza się, że wprawdzie dla Senegalu gole padły po bramce samobójczej, nieszczęsny w żaden sposób nie mógł obronić oraz po fatalnej zagrywce Krychowiaka, a potem szczęsnego, co wykorzystał były napastnik AC Milanu, obecny Corigo Nyamigo. Wprawdzie pomocnik PSG zrehabilitował się za to strzelając gola, ale na porównanie było już za późno. W komentarzach na żywo i po meczu przewijają się dwa wątki. Znakomitej gry Senegalczyków, którzy bronili, a potem atakowali 6-7 piłkarzami, wygrywając niemal wszystkie pojedynki i sam na sam szybciej startując do piłki i lepiej ją rozgrywając. I drugi wątek, że Polacy nie mieli pomysłu, jak sforsować zieloną ścianę Lwów. Wielkiego rozczarowania nie kryli komentatorzy wobec postawy Lewandowskiego, któremu wcześniej poświęcili bardzo dużo miejsca. Ich zdaniem polski napastnik dołączył do grona takich piłkarzy jak Neymar, Messi czy Griezmann, którzy są gwiazdami w swoich drużynach, ale w pierwszych meczach nie błyszczeli. Jedynie Ronaldo stanął na wysokości swojej sławy. Przyczyn postawy Lewandowskiego Francuzi upatrują w braku współpracy drugiej linii z napastnikami. Otoczony trzema obrońcami Polak nie miał dużego pola manewru. Słabo zagrała obrona. Teraz biało-czerwoni stoją pod murem, twierdzą komentatorzy francuscy. Niedzielę muszą wygrać z Kolumbią, ale Cafeteros są w identycznej sytuacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A we wcześniejszym meczu grupy H Kolumbia przegrała z Japonią 1-2. W następnej kolejce w niedzielę Polska zagra z Kolumbią, a Japonia z Senegalem. Na trzecim dzisiejszym meczu Rosja pokonała Egipt 3-1. Rosjanie z Europie 6 punktów prowadzą w grupie A i są już na marcu miejsca w 1/8 finału. Jutro odbędzie się drugie spotkanie grupy A o godzinie 17 w Rostowie. Urugwaj.
pełnił również funkcję podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa. Teraz potwierdził, iż ma zarządzać ministerstwem. Dostałem propozycję, jest to dla mnie absolutny zaszczyt i zobowiązanie. To jest propozycja pana premiera Morawieckiego, by odpowiadać za sprawy wsi rolnictwa w jego rządzie. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ardanowski zapowiedział, że jego głównym celem będzie poprawa dochodowości produkcji dla polskich rolników. Jeśli chodzi o najbliższe zadania, zamierza opracować program zapobiegania skutkom suszy. Będę się zajmował już jutro na Radzie Ministrów, jak mi zakomunikowano, wstępna analiza suszy, nasz pakiet, co jesteśmy w stanie ustalić i przygotowanie pakietu propozycji dla rolników. Nowego ministra rolnictwa prezydent powołać ma jutro. Michał Tadusia, Polskie Radio. Andrzej Duda powołał kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Przewodniczącą kapituły został po raz kolejny profesor Krzysztof Opolski. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi tak jak w przypadku poprzednich edycji jesienią w czasie roku 590 w Rzeszowie. Prezydent Andrzej Duda mówił, że jego ambicją jest to, by Polska stała się jednym z najpoważniejszych graczy europejskich także pod względem gospodarczym. Przypomnął, że wśród kategorii jest z jednej strony odpowiedzialny biznes, czyli jak mówił, biznes, który patrzy na drugiego człowieka, który prowadzi działalność charytatywną, ale także kategoria lider ekspansji międzynarodowej. To jest to, na co dziś tak mocno kładziemy nacisk. Kto w Polsce czuje się już na siłach, że uważa, że jest w stanie pchnąć swoją markę i swoje przedsięwzięcie gospodarcze, żeby rozwinąć je poza granicami kraju, niech to czyni. Niech to czyni przy wsparciu polskich władz. Prezydent wyraził nadzieję, że nagroda to jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarczych w skali każdego roku. Podkreślił, że tegoroczna edycja ma charakter wyjątkowy. Odbywa się bowiem w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i w stulecie początku tego wielkiego procesu, jakim była odbudowa Polski i II Rzeczypospolitej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel przy okazji petersburskiego dialogu klimatycznego w Berlinie. Głównymi tematami była kwestia polityki migracyjnej oraz sprawa gazociągu Nord Stream 2. Premier przypomniał na konferencji prasowej, że wobec tego projektu polski rząd zgłasza poważne zastrzeżenia. Wspomniałem również z pani kanclerz, jak istotny jest temat Nord Stream 2. Stale staramy się przypominać o tym, że tutaj jest to niebezpieczeństwo dla Ukrainy, w związku z tym dla całej Europy. Podkreślamy, że tak naprawdę jest to dalsza monopolizacja dostaw gazu, a nie dywersyfikacja dostaw gazu. Premier Morawiecki przedstawił również Angeli Merkel założenia polskiej polityki migracyjnej. Pani kanclerz z uznaniem wyraziła się o tym, że my przecież przyjmujemy sporo również uchodźców, trzeba tak powiedzieć, z Azji Centralnej, którzy tutaj do nas przybywają, ale również za naszej wschodniej granicy przecież pewna część osób, które przyjeżdżają do Polski, nie przyjeżdżają wyłącznie dla pracy, ale też dlatego, że stracili dom nad głową gdzieś na wschodzie Ukrainy. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska chciałaby doprowadzić do zmniejszenia napięcia między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szef polskiego rządu uważa, że Polska i Niemcy mogą wspólnie wygrać wojenkową na wschodniej i zachodniej. Zarówno Polska, w szczególności to małżeństwa. Koordynatorem. Tak, za to, że będzie i małżeństwa i...